Cześć, witajcie w kolejnym odcinku UMED Science. Dziś będziemy gościć u pana profesora Wojciecha Młynarskiego, który wraz ze swoim zespołem opowie nam o wyjątkowym projekcie, projekcie COLPOL. Chodźcie z nami. Zakładają Państwo w projekcie osiągnięcie poziomu wyleczalności wśród dzieci nawet na poziomie 95%. Jakie metody terapeutyczne zaproponowaliście Państwo? Myślę, że można powiedzieć, że w ramach naszego konsorcjum COLPOL, który jest finansowany przez ABM, my wymyśliliśmy sobie pewne zupełnie nowe podejście. Bazujemy na doświadczeniach międzynarodowych grupy BFM, to jest grupa głównie składająca się z konsorcjantów niemieckich i włoskich, ale również innych krajów. Te doświadczenia my wykorzystaliśmy do stworzenia naszego własnego projektu, gdzie stosujemy między innymi immunoterapię w porównaniu do chemioterapii. I to jest swego rodzaju unikatowe podejście terapeutyczne, ze względu na to, że głównie w tej chwili grupie tak zwanego wysokiego ryzyka nawrotu białaczki stosowana jest przede wszystkim chemioterapia, bardzo wysokodawkowana chemioterapia, która jest toksyczna. A my wymyśliliśmy, że zamiast tej toksycznej chemioterapii może warto by było podać immunoterapię, która ma mniejsze działania pożądane, a wydaje się, że być co najmniej tak samo skuteczna jak chemioterapia. Początkowo zakładaliście Państwo, że w tej grupie najmłodszych znajdzie się około 600 dzieci, ale wiem, że ta grupa się dużo bardziej rozrosła. Tak, zakładaliśmy w ramach badań klinicznych, które prowadzimy, że tą grupa docelowa będzie wystarczająca na poziomie 600-610 pacjentów, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na pytania badawcze, które były w samym projekcie. Jednak okazało się, że po prostu w tej grupie, którą zdefiniowaliśmy, nie ma wystarczających tej liczby pacjentów w tak zwanej grupie wysokiego ryzyka, która miała być poddana randomizacji. I okazało się, że mamy zbyt mało dzieci do randomizacji, więc poprosiliśmy Agencję Badań Medycznych o po pierwsze zwiększenie, o możliwość zwiększenia środków na dwa elementy: wydłużenie trwania badania klinicznego oraz zwiększenie grupy tej rekrutowanych pacjentów, tak aby ostatecznie w tej grupie blisko w tej chwili w nowych ustaleniach prawie 900 pacjentów była ta grupa wystarczająca do randomizacji. Czy jesteśmy już na takim etapie, że możemy zdradzić, jakie są wstępne odpowiedzi na te pytania, które sobie Państwo zadaliście? Nie do końca możemy. Powiem tak, z punktu widzenia naszego badania klinicznego, z założenia mieliśmy przeprowadzić analizę tak zwaną interim, czyli analizę połówkową, po zrekrutowaniu 50% pacjentów. I to przeprowadziliśmy. W głównych punktach końcowych, które mieliśmy zdefiniować w tej grupie właśnie w analizie interim, te punkty końcowe miały dotyczyć z jednej strony bezpieczeństwa, czy ta zastosowana immunoterapia jest mniej toksyczna w stosunku do chemioterapii, i druga odpowiedź, czy efektywność terapii jest wyższa. Ja mogę powiedzieć tak, podsumowaliśmy te wyniki, bardzo interesujące. Powiem, że z punktu widzenia bezpieczeństwa te wyniki w grupie eksperymentalnej immunoterapii są znacznie lepsze. I to jest coś, co jest bardzo ważne. Co więcej, podobne wyniki zostały opublikowane albo prezentowane na ostatnim zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w grudniu tamtego roku w bardzo podobnym ułożeniu grup badawczych, też pokazujące, że to bezpieczeństwo jest duże immunoterapii, ale my mamy coś więcej. Mamy też pewne wyniki bardzo interesujące, które muszą się potwierdzić dopiero w całej grupie badanej, że być może ta efektywność terapii jest lepsza. O tym nie do końca mogę mówić, mogę tylko powiedzieć, że są obiecujące,
i ostateczne wyniki będą znane pewnie za, dotyczące chociażby oceny choroby resztkowej, pewnie za 2-3 lata. Na sam koniec naszej rozmowy nie mogę nie zapytać o dalsze Państwa plany, projekty naukowe. Z punktu widzenia tego projektu CallPol, to myślę, że ja mogę powiedzieć tyle, że z punktu widzenia tego, co się dzieje w Polsce, ten CallPol stał się taką jakby parasolką do różnych projektów badawczych związanych z ostrobiaczką limfoblastyczną u dzieci i prawdopodobnie będziemy projektować kolejne badania kliniczne, ale też nie tylko badania kliniczne, ale również badania obserwacyjne, które będą wszystkie spięte nazwą CallPol. Dlatego, że wszystkie ośrodki już wiedzą, że CallPol to jest leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, a teraz mając tą już logo, które jest znane, z pewnością będziemy mogli zaproponować kolejne badania, zarówno obserwacyjne, nawet badania podstawowe w ostrej białaczce limfoblastycznej, jak i kolejne badania kliniczne, ale to jeszcze za trochę. Bardzo dziękujemy za rozmowę, no i życzymy oczywiście sukcesów w dalszych tych planach, które Państwo tutaj macie. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że to przyda się naszym dzieciom, które leczymy z ostrą białaczką limfoblastyczną, bo te wyniki wydają się być na tyle interesujące i dobre, że wyniki polskie są na bardzo europejskim poziomie, jeśli nawet nie przekraczają trochę średniej w Europie. CallPol to kliniczny projekt badawczy, w którym znalazły się wszystkie dzieci ze świeżo zidentyfikowaną ostrą białaczką limfoblastyczną. Bardzo ważnym etapem tego projektu jest diagnostyka, diagnostyka molekularna. Na czym ona dokładnie polega? Tak, ma Pani rację, że ta diagnostyka molekularna jest kluczowym elementem protokołu, ponieważ musimy bardzo wnikliwie scharakteryzować genetycznie białaczkę u każdego pacjenta, żeby móc przypisać intensywność leczenia już w protokole do jego rzeczywistego ryzyka nawrotu choroby. Tak? I badania, które my przeprowadzamy w laboratorium w Brainie, polegają właśnie na tej charakterystyce komórek nowotworowych, czyli poszukujemy pewnych nieprawidłowości, które mogą wiązać się z niekorzystnym rokowaniem i mogą świadczyć o tym, że pacjent powinien otrzymać bardziej intensywne leczenie. Są to badania często obejmujące cały genom albo jego większą część. Są to badania kosztowne, generujące dużo danych do analizy i właśnie dzięki badaniu klinicznemu mogliśmy uzyskać też finansowanie tych badań, co nie byłoby możliwe, gdyby to wsparcie ze strony Agencji Badań Klinicznych się nie dokonało. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest liderem tego badania, ale w to badanie są zaangażowane również różnorodne inne ośrodki. Jak więc skoordynować ich pracę? Warto też zaznaczyć, myślę, że projekt CallPol to nie jest jedno badanie, tylko w jego skład wchodzą 3 badania kliniczne. I olbrzymim wyzwaniem i było i jest ciągle, było założenie, że włączone zostaną wszystkie ośrodki, wszystkie oddziały hematoonkologii dziecięcej w Polsce, aby wszystkie dzieci z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną miały możliwość, miały dostęp do tych najnowocześniejszych metod badań molekularnych oraz najnowocześniejszego leczenia. I faktycznie udało się zakontraktować wszystkie ośrodki w Polsce. Było one w liczbie 16 na jedno badanie, więc 48, jakbyśmy rozdzielili to na 3 badania. No, praca ta na pewno jest dość trudna, bo wiemy, że no jednak skoordynować działanie wszystkich ośrodków w Polsce, gdzie wiadomo, że każdy z nich ma jakieś swoje procedury, które odróżniają go od ten ośrodek od innych, jest dość ciężkie, natomiast liczba zaangażowanych osób, takich, które przede wszystkim faktycznie chcą uczestniczyć w projekcie i widzą, że robimy coś dobrego, zdecydowanie ułatwia tą pracę. W projekcie CallPol pełni Pani bardzo ważną rolę, jest Pani monitorem badań klinicznych. Na czym polega ta praca? Tak, jestem jednym z monitorów badań klinicznych. Przede wszystkim monitor ma za zadanie ocenić jakość prowadzonego tego badania w ośrodku, zarówno pod względem
dokumentacji, jak i pod względem wykonywanych procedur, aby były one zgodne z protokołem badania klinicznego, z zasadami dobrej praktyki klinicznej czy innymi prawnymi regulacjami. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że zainteresował Was projekt, o którym dzisiaj rozmawialiśmy z panem profesorem Młynarskim oraz jego zespołem. Śledźcie nas dalej. Zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia!